No iż moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator 2. Ja jestem WTS, a dzisiaj słuchajcie, ze mną jest gość. Gość ma na imię Daniel. Witam cię. Siema, siema, witam wszystkich. No, dzisiaj Daniel jest ze mną, ponieważ ja niestety znowu się kiepsko czuję, ale odcinek dla was nagrywam. Co prawda dzisiaj będzie w miarę krótki, ale słuchajcie, mapa Węgier, czyli dużo będzie się działo. Pierwsze co, to jak widzicie, ładunek mam podpięty. Właśnie przyjechałem do firmy, podpiąłem ładunek, no i muszę z niej wyjechać. Tutaj zaczną się schody, ponieważ nie będzie tak łatwo wyjechać. Sami widzicie, że jestem trochę zablokowany przez inne pojazdy, ale jakoś postaramy się to zrobić. Na pewno włączymy sobie światła awaryjne. I słuchajcie, ja dzisiaj to zrobię z widoku trzeciej osoby, ze względu na to, że po prostu ktoś by mi i tak musiał w tym pomóc, bo sam nie jestem w stanie zobaczyć wszystkiego. A musimy wyjechać tutaj i za chwilkę złamać się w taką dziurę, jak to dziwnie zabrzmiało. Musimy złamać się w dziurę, no... No niestety, no musimy. Musimy, ponieważ inaczej nie damy rady tego zrobić, ale jak widzicie, już mam pewien problem, ponieważ zaraz uderzę w te... w te skrzynki, które stoją. Daniel dzisiaj też będzie jeździł po mapie Węgier, o ile wszystko mu się uda poprawnie zainstalować. Ja nie wiem, może ja powinienem pokazać, jak to należy zainstalować. Dam sobie, nie wiem, radę. Czy... Dam sobie radę, Wojtku. Dobra, okej. O, widzicie? Słuchajcie. I takim sposobem udało się wyjechać. Ja już mogę wsiąść do kabiny. I słuchajcie, musimy odpalić jeszcze koguty. Przynajmniej kogut z tyłu, ponieważ wiozę gabaryt, a przynajmniej coś, co ma wyglądać na gabaryt. I gdzie jedziemy, słuchajcie? Czekajcie, najpierw wyjadę może z tego... z tej zastawionej firmy, z każdej strony. Już po prostu przeszli sami siebie w tym, jak tutaj zastawiają te firmy, żeby utrudnić. I zobaczmy sobie, jedziemy do Pilis Euro Goodies, czyli firmy zwyczajnie nazwane, tak jak mamy w zwykłej wersji. 22 km do przejechania, czyli naprawdę niedużo, aczkolwiek mapa Węgier ma praktycznie 1 do 1. To nie jest tam dokładna taka liczba, ale to jest mniej więcej 1 do 1. Dobra, słuchajcie, ja zaczekam, aż ten sobie przejedzie. I teraz szerokim łukiem, żeby ominąć samochód, który stał przy bramie. Jak wiecie, na mapie Węgier mamy bardzo duże obłożenie, ciasne miejsca, takie jak faceci lubią najbardziej. Źle mówię, Daniel, czy dobrze mówię? No, mówisz jak najbardziej prawidłowo. No właśnie. Czyli mam potwierdzenie, ciasne miejsca lubimy jako przedstawiciele tej płci brzydszej. Po prostu lubimy najbardziej. Dobra, słuchajcie, ja wracam. Kurczę, ja akurat dostaję telefon. I to dosyć ważny telefon. Dobra, zaraz zobaczymy. Postaram się go przez chwilę zignorować. Ale kurczę, to może być ważny telefon, no. A i zawsze jak się zaczyna nagrywać, to zawsze ktoś zadzwoni. Słuchajcie, nie macie tak, że jak zawsze bierzecie się za coś, to ktoś zaczyna dzwonić, a jak nic nie robicie, to po prostu cisza? Wojtku, ja tak zawsze mam. Mówię, dobra, idę się już pouczyć. Zawsze ktoś napisze, czy zadzwoni wtedy. Tak, i wtedy
informacja. Masz ochotę pojeździć, masz ochotę pograć, masz ochotę coś tam, a jak siedzisz wolny i nic nie masz do roboty, to po prostu nic się nie dzieje. O Jezu, słuchajcie, jak mnie plecy w tym momencie bolą. Dlatego dzisiaj krótki odcinek i w sumie dlatego dzisiaj też Daniel będzie mnie tutaj wspierał, żebym ja nie wyzionął ducha, żebym też nie przestał do was mówić w międzyczasie. O, patrzcie, patrzcie. Za bardzo sobie pofolgowałem w tym momencie i mogłem mieć już pierwszą obcierkę, ale udało się uniknąć. Widzicie? Czuj na oko kierowcy. To jest po prostu... No trzeba patrzeć, co się dzieje, tak? To niby jest tylko gra, niby nic nam się nie stanie, ale jeżeli chcemy dowozić ładunki w 100% nieuszkodzone, no to trzeba jednak patrzeć w te lusterka, tak? No po to one są. No ale dużo, wiesz, osób jeździ i nie spogląda na drogę, a już na pewno nie patrzy na naczepę z tyłu, czy ona przechodzi, czy nie przechodzi, czy gdzieś tam nie utknęła, po prostu jadą na tak zwaną pałę i się nie przejmują. A tak? Potem o co ja zahaczyłem, czy ja coś tam z tyłu miałem? No miałeś głębiej naczepę, no. No właśnie, tak to jest. Słuchajcie, ja tutaj sobie znowu za szybko dałem, a dopiero co odrobiłem naprawdę dużą kasę, którą no trzeba było w jakimś stopniu tam odrobić, ponieważ przy każdym, dosłownie przy każdym pójściu spać wchodzi mi na minus. Ja obecnie mam 443 171 zł. O dziwo, odrobione. Wcześniej miałem na minusie 57, dlatego widzicie, że w ostatnim czasie troszkę udało mi się poprzewozić takich cennych ładunków. Na mapie Węgier naprawdę musicie się postarać, ponieważ cena za frachty jest dużo mniejsza. No i te frachty robimy na dużo mniejszej odległości, dlatego no jeżeli ktoś, nie wiem jak to powiedzieć, ale jeżeli ktoś szuka czegoś takiego jak takiej ekonomii jak w Eurotrucku, czystym Eurotrucku, no to tutaj nie znajdzie. Tutaj ta ekonomia wygląda zupełnie inaczej. Tutaj trzeba się pilnować i trzeba poświęcić dużo czasu, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze. No słuchajcie, jazda i to wam pomoże zarobić na własną firmę i na własnych kierowców. Ja myślę, że zamiast inwestować w swój samochód, zainwestuję po prostu w kiepski samochód, ale drugi, żeby drugiego kierowcę mieć i żeby ten drugi kierowca też już zaczął na mnie zarabiać, ponieważ to też tak, jeden kierowca majątku nam nie da, prawda? Tych kierowców musimy mieć, Daniel, dużo więcej. Ty masz jakieś doświadczenia z kierowcami u siebie w firmie? Wiesz co, jeszcze na starszych wersjach też brałem taką taktykę jak ty, że pierw na pierwszy ogień szli kierowcy, żeby zarabiali, bo tak naprawdę samemu się nie utrzymasz z kredytem. No właśnie, te kredyty to nas niszczą, no ale z drugiej strony wiem, że na przykład Kubuś, który zaczyna, potrafił, chyba to on mi mówił, że potrafił brać zlecenia i pracować dla innych firm na nieswoim samochodzie i pracował tak do momentu, aż zarobił na swój samochód i wtedy się przesiadł. Ja, słuchajcie, tak nie mogę, ponieważ tak, w tych samochodach zazwyczaj nie ma GPS-a, a ja nie lubię korzystać z doradcy drogowego w tej kwestii. Co jeszcze? Nie ma GPS-u. Co jeszcze jest ten? Słuchajcie, nie mamy swoich rzeczy. To też jest normą.
Nie możemy dać tej choćby głupiej tabliczki ze swoim nickiem czy czymś tam, co chcecie. Tak, nie możemy dać takich rzeczy, które cieszą nasze oko, czyli na przykład tak jak u mnie leżą fajki, kubek, czy telefon, czy nawet moja figurka, o którą walczyłem w jednym z eventów World of Tracks, to po prostu takie rzeczy możemy sobie wrzucić do własnej kabiny, do tych pożyczonych samochodów już nie. Poza tym mnie zawsze denerwowało to, że musiałem przy każdym zleceniu ustawiać sobie siedzenie, lusterka, wszystko musiałem ustawiać pod siebie i dopiero zaczynałem jeździć. To było strasznie denerwujące. Ja nie lubię takich sytuacji. Nie wiem, no nie kręci mnie to w żadnym wypadku, żeby za każdym razem męczyć się z tymi ustawieniami. Zobaczcie, znowu policja stoi. No i też kolejna kwestia, dla którą warto pobrać mapę węgier. Tak, ale znam osoby, które też pobierają mapę węgier i nie przestrzegają tutaj tych przepisów, tylko wyłączają otrzymywanie mandatów i jeżdżą jak szaleni po tych miasteczkach. Oczywiście każdy może według swoich upodobań jeździć, aczkolwiek ja na przykład nie widzę w tym żadnego sensu, bo skoro mapa jest zrobiona pod to, żeby właśnie jeździć wolno, zwiedzać, słuchajcie, ta modyfikacja graficzna, którą dodałem, czyli jak ona się nazywa dokładnie, ty ją pobierałeś przed chwilą? Wiesz co, to chyba było Hungary Map, New Textures. New Textures, dokładnie. I to, słuchajcie, daje tak niesamowite wrażenia obecnie z tej mapy, roślinność, która jest po prostu rewelacyjna, piękne widoki na niebie, piękne te skyboxy, chyba to się tak nazywa. No wszystko wygląda po prostu dużo, dużo lepiej, aż zaryzykuję, że naprawdę można poczuć się jak w prawdziwym świecie, ponieważ drzewa, roślinność mają taką na przykład naturalną szarość. To nie jest takie przekoloryzowane, takie zieloniutkie, to taka trochę zgniła zieleń, można to tak nazwać. Słuchajcie, zobaczcie, może trochę przy tych światłach jest taka zgniła ta zieleń. Trochę lepiej to widać, ponieważ u mnie niestety, ale nastała noc, no i ja bym przewinął tą noc, tylko że znowu, słuchajcie, nie mogę, ponieważ idąc spać, znowu będę miał kolejny dług, że tak powiem. Kolejny dług mi wpadnie i znowu będę do tyłu, więc muszę wyjeździć czas pracy no maksymalnie, jak się da, tak? Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby kłaść się spać przed upływem czasu, a jeszcze mam 2 godziny 23 minuty czasu pracy, co tutaj praktycznie odzwierciedla się na prawdziwy czas. Kurde, ten samochód podskoczył. Przed chwilą przejeżdżałem, wypadek normalnie, a samochód podskoczył do góry. Widocznie przejął się tym wypadkiem. Chyba tak. Słuchajcie, tutaj 47 minut zostało do końca tego zlecenia, ale tym się nie przejmujemy. Tak jak powiedziałem, te minuty lecą zupełnie inaczej. I jeszcze co też jest dosyć ważne, słuchajcie, czas pracy. Czas pracy, jaki mamy w tutaj naszym tachografie, czyli mamy, tak jak mówiłem, 2 godziny 20 minut jeszcze, nie jest równy czasu, który, słuchajcie, jest tutaj w samej grze, ponieważ te godziny nie lecą równo. W tachografie ten czas płynie jakoś tak wolniej. Nie wiem, dlaczego oni to tak zrobili, ale... A nie, ja chyba źle wjeżdżam, albo dobrze. Nie wiem, czy to jest ta firma. Wygląda, że niby dobrze, że do Eurogoodies wjeżdżam, a... Czekajcie, zaciągniemy sobie ręczny, ale ja widzę już miejsce zatrzymania. Słuchajcie, wyjdziemy sobie z ciężarówki.
Czekajcie, tak, przejdziemy się. Tak, ja mam tutaj stanąć, zastawić tą ciężarówkę i muszę się tutaj wparkować. Teraz tak, tu mam dużo miejsca, więc jedziemy tutaj, okej. Okay. Dobra, ja już się będę wparkowywał, Daniel. Mhm. Czyli dosyć szybko, pomimo tego, że i tak myślałem, że trochę ta trasa będzie dłuższa, to dosyć szybko się wparkowuje. Aczkolwiek tutaj zahaczę o słup. I zobaczcie, samo wparkowywanie się też nie będzie takie proste. Jak widzicie, już są problemy. Ja chcę wjechać w tamto miejsce. A i tak już mam z tym problem, słuchajcie. Jak widzicie, tutaj będzie trzeba się trochę pomęczyć, czyli trochę będzie jazdy teraz. No takiej technicznej, tak? Postaramy się zaparkować z kabiny, ponieważ nie jest to aż takie trudne miejsce. I zobaczymy, czy to wyjdzie. To jest dobry też egzamin na to, czy jesteś dobrym kierowcą w sumie. Jakbym można było, ja bym tutaj zabierał kierowców na egzamin. Jeżeli ktoś przejedzie bezbłędnie trasę 100 km, powiedzmy na mapie Węgier, to myślę, że jest dobrym kierowcą. No w sumie. A to powiem ci, że jest bardzo możliwe, że takie egzaminy będzie można robić, bo może się stać tak, że multiplayer będzie na 10 slotów i będą możliwe do zainstalowania modyfikacje. No i jeżeli wtedy byłaby dostępna mapa Węgier, to powiem ci, że ja będę naprawdę happy. Dobra, słuchajcie, obserwujemy, co jest. Patrzcie, za bardzo mi zeszła ta naczepa. Już musimy korygować. Ja tu muszę się bardzo mocno pilnować, żebym w coś nie uderzył. Zobaczcie, przejdziemy koło tych skrzynek dosłownie na centymetry. I patrzymy też w prawe lustro co jakiś czas, czy tam w nic nie uderzamy. Dobra. Aj, właśnie. Słuchajcie, ja już sunę po jakichś skrzynkach. Już się wtrążoliłem w jakieś skrzynki. No, nawet najlepszym się zdarza. Ale je ominę. Tylko, że mi się naczepa za mocno wygięła w tym momencie. Muszę ją wyprostować. Jeszcze kawałek. Słuchajcie, manewr... Aj, kurczę, a tutaj wózek jeszcze. Tutaj stoi wózek, ale się wkopałem. No i dupa, i z tym wózkiem nie przejadę. Musimy odwinąć się z powrotem, bo po prostu... Widzicie? Ja niby patrzyłem, a i tak wyszło, jak wyszło. Dobra, bierzemy i jeszcze raz prostujemy tą naczepę. I musimy ją wprowadzić idealnie za pierwszym razem, ponieważ nie da się tego zrobić inaczej. Przepraszam bardzo, bo ktoś teraz mi wysłał wiadomość, że będzie 4. Ej, bo to jest, mamy dzisiaj to samo. Powiedz mi, jak u ciebie z tym parkowaniem? Czy tobie na tej mapie nie jest za trudno? Czy jeszcze nigdy nie jeździłeś na tej mapie, żeby się wypowiedzieć? Powiem ci, na starszych wersjach jeździłem. I w pewnym momencie było to dla mnie no takie łatwe, że nawet dublem potrafiłem
tam wycofać. Gdzieś chyba nawet mam filmik na YouTubie, gdzie to robię. Więc to jest wszystko kwestia nauki i stylu jazdy, żeby bardzo uważać na każdy ruch. Mhm. Kurczę, a mi się wydaje, że to parkowanie zrobiło się trudniejsze od czasów, kiedy ta mapa miała swoje poprzednie wersje, to parkowanie uległo może nie pogorszeniu, co utrudnieniu po prostu. Mogło też tak się stać. Słuchajcie, ja sobie zmienię na pusty, żeby mi nie przeszkadzał. Spróbujemy się jeszcze raz ustawić, tylko ja bym chciał tak na wprost się ustawić, a widzę, że ta naczepa mi zeszła trochę w lewą stronę. Niby łapie, ale mnie to nie satysfakcjonuje. To też jest pytanie, co nam daje satysfakcję. Czy satysfakcję da nam zaparkowanie średnie, czy jednak my staramy się, żeby to było idealnie zaparkowane? Ja zawsze staram, żeby to było idealne, ale no, nie zawsze wyjdzie. Słuchajcie, wydaje mi się, że jest w miarę, że tak będzie w miarę prosto i teraz tylko, o dokładnie, dojechać na odpowiednią długość. Dobra, tu już przejechałem. Damy sobie do przodu. O! I moim zdaniem jest ok. Słuchajcie, i już powietrza nie. W tym momencie wyjdziemy sobie, sprawdzimy. No słuchajcie, jest ok. Jest ok. Ja robię sobie screenshoty do oddania ładunku. Wyłączam światło ostrzegawcze. I co? I odczepiamy, tak? Czyli kręcimy tą wajchą. No i się udało. Spójrzcie, utalentowany pracownik, poziom 12, więc trochę udało mi się już zrobić tego, tych poziomów tutaj. No i słuchajcie, może przy tej okazji weźmiemy sobie jeszcze jeden ładunek. Zobaczymy w ogóle, czy mamy jakieś ładunki tutaj. Wojtku, mógłbym cię prosić o pomoc w jednej kwestii? Tak, oczywiście. Bo ja się teraz męczę zostawieniem plików w menadżerze modów. Mógłbyś mi powiedzieć, jak ty je masz ustawione? O, to będzie ciężko, ale słuchajcie, zrobimy coś takiego, że po prostu ustawimy sobie te pliki. W takim razie, skoro Daniel ma problem, to ja sobie podjadę, znajdę miejsce jakieś. O! No nie wierzę. Ja jestem koło mojego garażu. Ale żem dojechał. Patrzcie, akurat koło garażu. To jest mój? Na zielono to jest mój garaż? Chyba tak. No i... Chuj dupę strzelił, kurwa mać. Okej, słuchajcie, oczywiście miałem małą wizytę, no i jak zwykle nie pykło, musiało coś przeszkodzić, ale słuchajcie, garaż na sprzedaż, to nie jest mój garaż. Ja już szczerze myślałem, że zielony to jest mój garaż, a mój garaż jest zaznaczony, nawet nie wiem na jaki kolor. Na brązowy bodajże. Na brązowy bodajże. Słuchajcie, obok jest parking, dlatego ja sobie w tym momencie podjadę na ten parking. Skoro kończy mi się już czas pracy, to przejedziemy na ten parking i pomożemy Danielowi z ustawieniem plików. O, oczywiście nie podpiąłem jeszcze mojej czapki. Ja się patrzę, że ja mam wykrzywione. O, teraz możemy, słuchajcie, jechać. Przejedziemy się jeszcze kawałek, już nie ze zleceniem, to będzie taki bardzo krótki odcinek, ale za to, słuchajcie, od razu pokażę wam wszystkim, jak powinno się
poukładać te pliki, żeby one działały. Prawdopodobnie jest kilka sposobów na to, jak je poukładać, tak? To Daniel na pewno wie, że takich sposobów może być kilka. Tak samo jak są osoby, które inaczej układają promocja, czy też innego rodzaju pliki. Nie wiem, czy wiesz, że można różnie ułożyć. No, coś takiego słyszałem. Są osoby, które po prostu słyszę, że na przykład ułożyły w ten sposób i to jest właściwy sposób, a ja wiem, że na przykład mi to działa i nie wywala mi gry i mam zupełnie inaczej ułożone, tak? Poza tym już się spotkałem, że na różnych porach to jest zupełnie inaczej ułożone. Słuchajcie, mam też nadzieję, że już niedługo po rozładowaniu naczepy będziemy mogli z naszą naczepą pojechać na parking i odbyć po prostu pauzę. Ewentualnie mam nadzieję, że tak jak mapa Węgier ma bardzo dużo tych parkingów, ale też ma na przykład parkingi na poboczu. Mamy zaznaczony na poboczu, na mapie Węgier, znaczek parkingu i wtedy na tym poboczu możemy się zatrzymać i wypauzować. To jest bardzo fajny pomysł, ze względu na to, że nie wszyscy właśnie chcą zjeżdżać na parking, żeby się pauzować. No facet, no jedziesz czy nie jedziesz, bo jakiś facet mi tutaj, wiesz, ja zmieniam pas, a on tak nie wie, czy jedzie, czy nie jedzie. Nie do końca zdecydowany, a takich nie lubię, tacy są najgorsi. Nie do końca wiedzący, co chcą w życiu osiągnąć, tak? Dobra, słuchajcie, i teraz tak. Gdzie my sobie zaparkujemy? Może między tymi naczepami zaparkujemy? Tylko tutaj, tak jak widzicie, jest dosyć ciasno. Ja ostatnio, albo nawet tam dalej możemy... Słuchajcie, ja ostatnio na takim parkingu parkowałem tutaj koło... Ja się wcisnę koło tego samochodu. Ostatnio parkowałem na takim parkingu z naczepą. Słuchajcie, w trakcie zlecenia musiałem się wypauzować i z naczepą parkowałem. Po prostu masakra. Nie dość, że... No, 70% na parkingu miejsc zajętych. Do tego te wszystkie pojazdy rozrzucone. To jeszcze dodatkowo na środku oczywiście ustawiony jakiś inny pojazd, tak? Dobra, słuchajcie, bardziej nie cofam, ze względu na to, że nie widzę, co tam dalej z tyłu jest. Coś takiego będzie ok. I tutaj, słuchajcie, robimy pauzę. Ja sobie tutaj moją rozgrywkę już zapiszę. Czyli tak, wyłączę światełka i słuchajcie, grzecznie możemy pójść spać. O Jezu, zapaliło mi się, no. O, teraz. I grzecznie idziemy spać. Zobaczymy sobie jeszcze, jak wygląda mapa po spaniu i czy znowu wszedł mi dług. Słuchajcie, nie wszedł mi dług. Udało się. Jest bardzo ładnie, jeszcze mi starczyło. O, pięknie. Przed nami, słuchaj, koleś arbuzy sprzedaje. Ja sobie na drogę przy tym parkingu. Ja sobie na drogę arbuza kupię, wiesz? Okej. Piękna sprawa. Dobra, my zapisujemy w takim razie. Ja to sobie zapiszę jako zjazd na bazę. Powiedzmy, że tym razem użyję tego save'a. I słuchajcie, wychodzimy do profili. Dobra, i wchodzimy w Manager Mode. Tutaj możecie, słuchaj, zobaczyć, słuchajcie, możecie zobaczyć, jak mam ułożone mapy. Czyli od góry pierwsza to jest Hangary Map Textures. O, to znalazłem w opisie, że ma być najwyżej. Czyli te nowe tekstury do mapy Węgier. Dobra, masz? Poczekaj chwilkę, bo mi się cały Eurotrack zwiesił. To są przeciwności losu. Zawsze jak się śpieszysz, to nic nie wyjdzie. Dobra, słuchajcie. Dalej. Hungary Map. I to jest by Indian. To jest poprawka
To jest poprawka do mapy na 1.31. To sobie kładziemy wysoko. Później następne. To też jest poprawka, ale nazywa się HM0928A Hotfix for 1.31. I słuchajcie, tutaj będzie miała nazwę po prostu dev. Tam jest AI test, a tu jest dev. I do tego wrzucamy dwie stare wersje mapy, dwa stare pliki, czyli base i model. Resztę plików, jakie wrzucicie, to już jest do waszej decyzji. Ja mam jeszcze Sound Fixes Pack. To jest bardzo fajny pack nowych dźwięków. Super, jeszcze Kubuś dzwoni, no po prostu rewelacja. Kubuś, nie teraz, za chwilę. Do tego, słuchajcie, AirRide B Series by Momo. To odpowiada za fotel kierowcy, czyli ten fotel kierowcy po prostu działa jak na tych sprężynach pneumatycznych, czy na pneumatycznym po prostu zawieszeniu i na różnych nierównościach ten fotel nam podskakuje. Malowanie moje firmowe. Do tego Seals Mega Pack, akcesoria by Michalczek, Seals Trailer Pack, No Trailer Symbols. To jest to, co odpowiada za to, że nie mam tych znaków do wyświetlania. To oczywiście możecie pobrać sobie w workshopie. No Yawn Sound. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. To teoretycznie nie powinno nam pykać coś tam odnośnie spania. Ziewanie jest, ale coś tam nam nie pyka. Nie wiem. Ja tego zawsze używałem i już nawet nie pamiętam, jak jest bez tego. No Bloom to jest po prostu brak efektu świecenia zegarów, czyli takiego mocnego świecenia, mało realistycznego. City Lighting to jest do oświetlenia w miastach, tak? To są takie modyfikacje, których używam na stałe i tutaj akurat trafiły pod dach, że tak powiem. Czyli jeszcze raz powtarzam, dwa pliki, model i base są ze starej mapy. Później idzie nam z modyfikacji do 1.31 dev. Czyli to nie jest ten dev ze starej mapy, tylko z hotfixa. Później z tego hotfixa drugi plik AI, czyli hotfix hangary map new AI test by Indian 56. I na końcu hangary map Textus, który wam poprawi, no myślę, że znakomicie poprawia tekstury na mapie. Naprawdę jest to w sposób rewelacyjny. No i słuchajcie, to by było wszystko w takim razie na dzisiaj. Ja sobie wyruszę w dalszą trasę razem z Danielem. Pojeździmy i popatrzymy, co jeszcze ciekawego można odkryć na mapie Węgier, ponieważ to jest ogromna mapa i naprawdę można przy niej spędzić dużo czasu. Tak, Danielu? Dokładnie tak. No, więc my sobie pojeździmy, a na dzisiaj, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli chcecie dłuższe odcinki, piszcie w komentarzach. Będą dłuższe. Jeżeli takie odcinki krótkie wam odpowiadają, też napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, dajcie w jakikolwiek sposób znać, że taka forma wam odpowiada, krótkiego, ale może bardziej treściwego odcinka. Dzięki, Daniel, za to, że ze mną byłeś. Dzięki za rozmowę. I cóż, no, chciałbyś coś powiedzieć? Ja również dziękuję za zaproszenie do odcinka i za miłe towarzystwo. No, to dzięki. My się z wami żegnamy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.